Witam w serii podcastu Akademii Liderów Sprawiedliwości, w której rozmawiamy o zmianach w prawie, o ich wpływie na nasze życie, a także o tym, jak przeciwdziałać przestępczości. Naszym dzisiejszym gościem jest autor wielu publikacji, prelegent na konferencjach naukowych, a przede wszystkim biegły z zakresu śladów krwi, Kasper Choromański. Dzień dobry. Cześć, Kasprze. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby najpierw porozmawiać trochę o kryminalistyce. Mieliśmy porozmawiać o kryminalistyce i od razu nasuwa mi się pewne pytanie. Jest kryminalistyka i kryminologia. Tak. Czym w ogóle różnią się te nauki tak naprawdę? Czym się zajmują? Jedno z tych podstawowych pytań, gdzie osoby, które są zainteresowane właśnie zbrodnią, przestępstwem, kryminałem, książkami, zadają sobie to pytanie i po krótkim jakimś tam poszukiwaniu okazuje się, że mimo, że te słowa brzmią bardzo podobnie do siebie, to tak naprawdę można powiedzieć, że to są dwie strony tej samej monety. Bo kryminalistyka to jest rzecz o metodach śledczych, rzecz o sposobach poszukiwania czegoś. Głównie to są kwestie związane z procesami, algorytmami postępowania zarówno na miejscu zdarzenia, jak i później już w laboratorium, kiedy już coś badamy. Natomiast, no i to wszystko kręci się wokół właśnie dowodów. I tu przez dowody właśnie rozumiemy nie tylko to, co każdy z nas na pewno widział nieraz, czyli właśnie ten zakrwawiony nóż w kryminale albo tą podejrzaną torebkę z białą substancją. Tutaj również mówimy o na przykład o świadkach, tak? Bo żeby dobrze przeprowadzić rozmowę ze świadkiem, żeby on uczuł się komfortowo z jednej strony i nie czuł stresu, dzięki czemu będzie mógł jak najlepiej opowiadać o tym, co widział, no to tutaj też będą właśnie metody wchodziły. Natomiast kryminologia zajmuje się znowu przestępstwem, ale z tej trochę drugiej strony. Dlaczego ktoś popełnił przestępstwo? Tak? I staramy się zrozumieć to z takich nauk stricte społecznych, z wywiadów, również ze statystyk, określić właśnie te kwestie. Co powoduje, że popycha ludzi do przestępstw? Dlaczego na przykład właśnie schodzą z tej dobrej ścieżki lub dlaczego ponownie popełniają to przestępstwo? Więc w dużym skrócie kryminalistyka, technologia, technikalia, metodyki, badania, bardziej można powiedzieć trochę ścisłe nawet. Natomiast kryminologia to rzeczy bardziej społeczne i odpowiedzenie, dlaczego tak się stało. Czyli kryminalistyka tak naprawdę wchodzi nam bardziej na tym etapie, kiedy już mamy stricte do czynienia z jakimś przestępstwem. Tak. Raczej. Kryminologia, badamy czemu doszło do tego przestępstwa, jakby dlaczego ktoś popełnił to przestępstwo, a kryminalistyka, no to już badamy, jakie popełnił albo jakiego narzędzia użył, tak? Tak. Nawet można powiedzieć więcej, że dzięki kryminalistyce w ogóle się pojawia przestępstwo, tak? Bo tak naprawdę, na przykład jak mamy sprawę pozbawienia życia, no to na początku nie wiemy, czy to był wypadek, czy to była przyczyna naturalna, zabójstwo, czy samobójstwo. I tak naprawdę taki zalążek, nasionko rozpoczęcia tego wszystkiego, no to będzie właśnie po stronie medycyny sądowej i kryminalistyki. Ale tak, można tak ująć, że kryminalistyka, że kasamy rękawy i zaczynamy pracować, natomiast kryminolodzy mogą to na przykład robić prewencyjnie, tak? Bo dzięki ich badaniom możemy się zastanowić, dobrze, co nie tak działa w naszym społeczeństwie, co jest w naszej tutaj hierarchii złego, że powoduje takie, a nie inne czyny ludzkie i na to jakoś reagować. Tak? Z drugiej strony kryminalistyka też powoduje pewnego rodzaju prewencję, to znaczy to, że dany sposób popełniania przestępstwa staje się mniej popularny, no bo jest na przykład olbrzymia wykrywczość. Najprostszy przykład. Na początku lat 20. było niesamowicie popularna kradzież telefonów komórkowych. No i z kryminologicznego punktu widzenia to było łatwe, bo to była mała wielkość tego obiektu, on był stosunkowo wartościowy i prawdę mówiąc łatwo można, wcale nie było tak łatwo go namierzyć. No bo to była stosunkowo nowa technologia. No tak, bez GPS-a jeszcze. Tak jest, tak jest. Natomiast dopiero później, aczkolwiek już wtedy były specyficzne te numery, taki powiedzmy numer DNA tego kodu, tak samo numer DNA powiedzmy tej sieci, z karty SIM, której używamy, tak samo można było też wyznaczyć na zasadzie tego trójpozycjonowania, prawda? Natomiast wraz z czasem, w związku z tym, że tych przestępstw było coraz więcej, no to co? W komisjach pojawiali się patrolowcy.
No to już wiedzieliśmy lepiej, co się dzieje w komisach. Oczywiście prewencja w autobusach, żeby uważać na dzieciaki z tymi komórkami i tak dalej, ale po drugie rozwinęła się technologia, więcej było tych nadajników, o wiele łatwiej można było te komórki namierzyć. No i ta współpraca tak naprawdę z operatorami komórkowymi też była już o wiele, wiele bardziej intensywna, bo wszyscy wiedzieli, jak to robić. I dlatego teraz bardzo rzadko się widzi, w porównaniu z tym, co było na początku lat 2000, tą masową kradzież komórek. Teraz właściwie ona praktycznie nie funkcjonuje. Sama współpraca chyba z dostawcami tych usług też nie należy do najłatwiejszych. Oni chyba niechętnie dzielą się tymi danymi dotyczącymi lokalizacji jakichś urządzeń mobilnych, prawda? Znaczy to też jest dość złożony problem wbrew pozorom, bo znowu w mediach pojawiają się różne informacje. To znaczy, że na przykład rząd nas śledzi. Bardzo często to się pojawia. Tak. Natomiast, albo że na przykład policja lub prokuratura wysłała kilkanaście tysięcy zawiadomień do jednego operatora, żeby coś ustalić. No i to się wydaje, że przerażające, tak, że jesteśmy w oku wielkiego brata. Podczas gdy tak naprawdę jak człowiek zacznie analizować te pisma i analizować, jak ta współpraca wygląda między tymi jednostkami, okazuje się na przykład następująca rzecz. Jeden przestępca, który popełnia przestępstwa VAT-owe, to nie ma przecież jednej komórki. No on tak. Może mieć komórek 10, 15. Tak samo tych SIM kart, on je cały czas wymienia, musi mieć olbrzymią sieć kontaktów. I żeby policja zrobiła dobrą sprawę, to znaczy, żeby to po prostu nie było takie złapanie z ulicy, tylko żeby można było przedstawić solidne dowody, żeby sąd uwierzył, że ta osoba jest winna, że ta osoba coś złego zrobiła i że to nie była rzecz jednorazowa, tak? Tylko że to był proces, że to był proceder i to trwało i trwało, no to przecież trzeba te billingi z przeszłości też wziąć. No tak. Okazuje się jeszcze, że jak są duże te rachunki czy tam połączenia, to operatorzy życzą sobie, żeby to rozbijać na miesiące. I okazuje się, żeby na przykład prześledzić działalność jednej osoby, która przez ostatni rok prowadziła tego typu przekręty finansowe, no to na jednej osobie może być nawet kilkaset zapytań, bo ma znowu kilkanaście telefonów, kilkanaście SIM kart i na każde z nich musimy mieć na dajmy na to razy 12, tak, bo mamy 12 miesięcy w roku. Więc to nie jest takie oczywiste. I znowu, to jest kupa papierów, to jest kupa rzeczy do przerobienia, ale dzięki temu analitycy kryminalni, czyli policjanci, którzy właściwie zajmują się ustaleniem sieci powiązań i ustaleniem pewnych sekwencji zdarzeń na osi czasu, i to rozumiemy nie kilka godzin, chociaż czasami też, ale tak naprawdę dni, miesiące, żeby zrozumieć strukturę, w której ci ludzie operowali. W której oni operowali. Tak mają już to takie surowe dane. No to tworzą naprawdę niesamowite i bardzo ciekawe opinie. To ciekawe, ale trochę obiegliśmy od tematu. Wcześniej powiedziałeś o tym nożu zakrwawionym, prawda? Każdy z nas pewnie oglądał CSI, Kryminalne Zagadki Miami, czy też jakieś inne tego typu seriale. Jak w rzeczywistości tak naprawdę wygląda badanie tych śladów? No bo w filmach wiemy jak. Wystarczy, czy czymś spryskają, zdejmą odcisk palca, rzucają to do bazy i dosłownie w 15 sekund mają winnego. Tak jest. A jak to wygląda w rzeczywistości? No, to jest trochę tak jak z reklamą zupki błyskawicznej, tak? Że w 3 sekundy zupę mamy zrobioną, a w rzeczywistości trzeba poczekać te 3 minuty. Natomiast Nie mamy zupy, tak. Natomiast tutaj znowu musimy się zastanowić, na jakich szczeblach mówimy. Bo ja bym powiedział tutaj w sposób taki, że mamy taki poziom stricte naukowy, który zależny jest tylko i wyłącznie od technikali. Technikalia w chwili obecnej, one są naprawdę bardzo zaawansowane. W ciągu 48 godzin jesteśmy w stanie mieć profil, tak czasami nawet szybciej. Bo jeżeli mamy dużo tego materiału biologicznego, to wcale go nie musimy tak namnażać. Jeżeli mamy dość dobrej jakości ten materiał genetyczny, to wcale go nie musimy oczyszczać. Tylko i to po prostu przyspiesza ten cały nasz proces. Samo porównanie to tak naprawdę jak mamy już wykres z tak zwanej elektroforezy, no to będziemy widzieć. I każdy biegły, który zajmuje się biologią genetyczną, będzie widział,
czy to się pokrywa z jakimś profilem, czy to się nie pokrywa. Bo też trzeba pamiętać, że te badania genetyczne krwi, no to właśnie my porównujemy profile genetyczne, które znajdują się w danej próbce. Tak, tak naprawdę my nie porównujemy krwi, czy to jest ta krew tej osoby, tylko czy profil tej osoby jest porównywalny z tym profilem, który został ujawniony w próbówce. I wiem, że to jest takie, no panie Choromański, co za różnica, ale wbrew pozorom to ma olbrzymie znaczenie potem, kiedy zaczynamy to wszystko analizować. No bo znowu, my operujemy słowem i to słowo powinno być wspólnie rozumiane dla wszystkich uczestników procesu. I jeśli chodzi o to, technikalia, to te próbki są naprawdę szybko. Tutaj rozbijamy się o kwestię związaną z zarządzaniem. I tak naprawdę mamy zarządzanie na miejscu zdarzenia, zarządzanie materiałem dowodowym, który mamy już po miejscu zdarzenia, później zarządzanie w laboratorium. I niestety te kolejki do laboratoriów są po pierwsze dość duże, bo są po prostu laboratoria genetyczne dość zapchane. Na niektóre badania niestety trzeba czekać nawet półtora roku kalendarzowego. A to jest spowodowane tym, że mało jest takich jednostek, które się tym zajmują stricte, czy po prostu nie są podpisane na przykład kontrakty? No bo wiadomo, że to też może mieć wpływ, ale czy jest dużo jednostek w Polsce, które się tym faktycznie zajmują? A może gdzieś wysyłane są w ogóle za granicę? Ten materiał, który leci za granicę, to są wyjątkowe rzeczy. Wiem na pewno, że materiał, który był związany z olewnikiem, on właśnie wyszedł do Niemiec zresztą, żeby tam ustalić u pana doktora Brickmana, o ile mnie pamięć nie myli, żeby ustalić rekonstrukcję zdarzenia. Natomiast tutaj z tą genetykę robi się głównie w Polsce i tak naprawdę można mieć dwa podziały. Mamy podział państwowy i mamy firmy prywatne. To trzeba pamiętać, że badania genetyczne są niesamowicie drogie. I one są związane z tym, że są bardzo specyficzne odczynniki, a teraz jeszcze w ramach tej całej sytuacji związanej z trochę z zablokowaniem Azji, tak, która jest głównym tutaj dawcą tych czynników i półproduktów do wielu różnych reakcji, to tu mamy po prostu czasami braki. Inna sprawa jest taka, że no właśnie, jak mamy te laboratorium państwowe, a laboratorium prywatne, to co do zasady chętnie się wybierze państwowe, prawda? No bo to jest nasze. Tylko problem się pojawia wtedy, że wtedy wszyscy tak wybierają. I tworzą się kolejki. I tak naprawdę laboratoria prywatne są o tyle lepsze, że mają lepsze czasy. Aczkolwiek podejrzewam, że gdyby mieli podobne obłożenie, to mieliby podobne czasy. I tutaj się pojawia taka kwestia, o której kiedyś tam wspomniałem w jakiejś publikacji, a propos tego, żeby się nie zastanowić przypadkiem nad tak zwaną priorytetyzacją. No właśnie się chciałem zapytać, czy jest jakiś system, czy liczy się tylko, że tak to ujmę, data stempla, to znaczy kiedy wpłynęło, czy można jakoś jednak przesunąć w kolejce konkretne badania? Znowu, kuchnia, znaczy podręcznikowo jest oczywiście napisane, że nie można, ale ten, kto chociaż odrobinę w tym siedzi, wie, że można i że się tak robi na gminie. I to jest pytanie, czy to tak powinno wyglądać. I to trochę przypomina trochę taką prowizorkę, ale no, trzeba sobie jakoś radzić mimo wszystko. Natomiast wydaje mi się, że jest możliwość zmiany tego. To znaczy, żeby w tym obecnym systemie dodać taki jeden filtr tak zwanej priorytetyzacji. Bo proszę pamiętać, że nie wszystkie próbki są super ważne. Wyobraźmy sobie sytuację taką. Mamy zabójstwo, mamy mężczyznę, który leży z roztrzaskaną głową i obok tej głowy jest kałuża krwi. No i są różne inne ślady. Technik podchodzi, zabezpiecza te ślady, dokumentuje je, wpisuje w protokół, robi zdjęcia, ma to wszystko na wymazówkach. I co się potem dzieje z takimi wymazówkami, z odzieżą, z innymi wymazówkami, które zostały zdjęte ze wszystkich tych powierzchni, które nas zainteresowały? Tak naprawdę to idzie do przysłowiowego jednego wora. Do worka. I ten wór idzie do laboratorium. Ja wiem, że na pewno teraz będą słuchacze, którzy powiedzą, że tak u nas nie jest. Jestem z tego bardzo zadowolony, że tak nie jest, ale w większości miejsc tak to jest. Jeżeli ktoś tak mówi, że nie jest, no to jest trochę okłamywanie siebie. Bo to jest problem, bo
bardzo rzadko jest tak, że możemy sobie pozwolić z czasem nawet, tak, żeby przejrzeć to wszystko, się zastanowić, czy na pewno ta próbka jest aż tak koniecznie nam potrzebna do badań. Mhm. Bo po prostu się bierze wszystko hurtem, bo jest łatwiej i szybciej, bo i tak jesteśmy, prawda, tutaj z czasem i kto ma to zrobić, bo tam jeszcze kolejni ludzie mają przesłuchania i tak dalej. I tu się pojawia właśnie ta rola tak zwanego biegłego, który jest od na przykład pomocy w priorytetyzacji. To znaczy przychodzi taka sprawa i taki biegły się patrzy na to wszystko i się zastanawia, dobrze, które z tych śladów będą wnosiły istotną informację do naszego procesu? Czy faktycznie ta kałuża przy głowie, czy to jest naprawdę do zbadania na szybko, na teraz? Czy możemy sobie to przełożyć na troszeczkę później? Mhm. No i moim zdaniem jest tak, że taką kałużę oczywiście, że można wyznaczyć na później, to wtedy, kiedy będziemy szukać naprawdę igły w stogu siana. Trzeba wcześniej określić inne rzeczy, ważniejsze, na przykład pozycję ofiary wtedy, kiedy był zadany cios. No i jak będzie odpowiedni ślad zabezpieczony, no to mówimy, dobrze, taki ślad bierzemy na priorytet. Z takich moich osobistych jakichś doświadczeń, to pamiętam, że w jednej ze spraw było zabezpieczonych 20 dowodów i na te 20 dowodów w trakcie rozmowy z panem prokuratorem ustaliliśmy, że... Bo oczywiście przedstawiłem, jak to wygląda. Powiedziałem, że 20 nie... I to i tak mało śladów jest, prawdę mówiąc. Że te 20 dowodów nie ma sensu ich w większości sprawdzać, bo to nic nie wniesie jakby do samej sprawy i najważniejszy jest tylko jeden rozprysk. Bo on dzięki niemu będzie można ustalić, czy w tej i tej pozycji ofiara się znajdowała w chwili wynaczynienia. Czyli wtedy, kiedy rona była otwarta i, mhm, mówiąc przysłowiowo, sikała krwią. I to się udało zrobić. I to były jedyne badania genetyczne, które zostały przedstawione, bo pozostałe ślady nie miały znaczenia, bo na przykład był spływ chyba na kanapie i uformowana się kałuża tam, gdzie ciało zostało znalezione. No ale skoro zostało tam znalezione, to spływało z tej osoby, nic więcej, tak? No i te pozostałe ślady też nie miały zbyt wielkiego znaczenia dla rekonstrukcji i sprawa poszła bez problemu w sądzie. Mhm. I poszło o wiele szybciej, tak? No bo znowu... No tak, nie przedłużyliście postępowania, żeby doszło do kumulacji tych materiałów dowodowego, bo wystarczył ten był koronny, tak? Tak, i znowu, łatwiej nawet przepchnąć przed kolejką jedną próbkę niż 20. No. Jak laboratorium słyszy, dobra, weźcie, przepchnijcie jedno, to raczej przyleci. A jak będzie 10, 20, no to już mamy całą tackę i trzeba się z tym babrać i zaczynają być problemy. Więc no, to jest olbrzymi temat, znowu związany stricte z zarządzaniem, ale wydaje mi się, że można nad tym się pochylić i można nad tym popracować, czy to właśnie na poziomie prokuratury, czy na poziomie policji, czy to na przykład na poziomie sądów. Wydaje mi się, że są różne ciekawe idee, pomysły, jak to można rozwiązać i debata na ten temat na pewno byłaby bardzo owocna w naszym kraju. No trochę zaczęliśmy odbiegać też od tematu. Ja przepraszam najmocniej, ale ja mam taką... To jest moja maniera, że ja strasznie dużo gadam i o wszystkim. I tak wracamy na tory. Tak. Chciałem się Ciebie jeszcze zapytać o same wykorzystanie tych narzędzi, które nam dostarcza kryminalistyka. Mhm. To znaczy, no bo kryminalistyka od razu się kojarzy kryminał, czyli prawo karne tak naprawdę, a w jakichś innych dziedzinach jeszcze? Można to zastosować? Absolutnie tak. I znowu, to jest przykład tego, jak mocno naszą rzeczywistość kształtuje popkultura. Mhm. Prawda? No bo w Rzymie chleba i igrzysk, tak? No potem już tych igrzysk za bardzo nie było, no to były te kryminały, które cały czas sączą nam ten pierwiastek trochę zwierzęcy, tak? Mhm. Tą pewnego rodzaju dzikość. Tutaj pewnie jacyś kryminolodzy mogliby się lepiej na ten temat wypowiedzieć. Natomiast faktycznie utarło się tak, że narzędzia kryminalistyczne, metody, algorytmy postępowań są stosowane w prawie karnym. Ale nie zawsze. Bo na przykład w prawie cywilnym, kiedy mamy testament, no to czasami dobrze sprawdzić autentyczność tego testamentu. Czy na pewno ta osoba wykonała ręcznie, czy podpisana. Tak jest, tak jest. Z prawem bankowym to będziemy mieli do czynienia z czekami. No. Ba, cały system monetarny. Mhm. Tak jest. Weksle, właśnie. I cały też system monetarny, pieniężny. Przecież tam są wszelkiego rodzaju zabezpieczenia
właśnie, żeby nie można było tego pieniądza w chałupniczych metodach sobie dodrukować. Idziemy dalej, badania historyczne stricte, tak? Czyli czy gdzieś była bitwa, jak to wyglądało, no to tutaj medycyna sądowa, czyli informacje o tym, jak wyglądały urazy kości, jak, czy też złamanie było świeże, czy jednak ten rycerz, czy tam żołnierz miał to złamanie jeszcze przed bitwą. Te wszystkie informacje... To wszystko jest ustalone dzięki właśnie kryminalistyce, to znaczy z wykorzystaniem... Tak, z wykorzystaniem, tak, bo tutaj oczywiście trzeba oddać hołd archeologom, którzy oni zaczęli pierwsi kopać, tak? No tak. A to dopiero potem kryminalistycy się tam wypchali ze swoimi mądrościami. Natomiast dalej, sztuka. Sprawdzenie falsyfikatów, sprawdzenie, czy farba, która została użyta, czy to była autentyczna farba, czy faktycznie te barwniki, które występują na tym płótnie, pochodzą z danego okresu historycznego, czy może to są jakieś prefabrykaty, które zostały zrobione później i później naniesione, tak? Dalej, wypadki samochodowe. No to tutaj otwiera nam się cały wachlarz związany z ubezpieczeniami, tak? Czy na przykład w trakcie wypadku, czy światła były włączone. Najprostsza rzecz. No i wtedy możemy, bo są zbite, no to nie wiadomo. No właśnie nie wiadomo, bo można bardzo prostymi metodami określić, czy w chwili pęknięcia żarówki ona świeciła się, czy nie. Więc tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Teraz bardzo ciekawym nurtem kryminalistyki, który jest, tak mi się zdaje, no to to będą dwie rzeczy. Po pierwsze to będzie ta zielona kryminalistyka, czyli sprawdzanie zanieczyszczenia wody. Eko, tak? Sprawdzamy, ile danej substancji jest właśnie na przykład w wodzie lub w powietrzu. Więc to też jest bardzo ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę. A druga, czyli znowu przeniesienie się w inną, tym razem wirtualną rzeczywistość. Coraz więcej jest właśnie, mamy te kryptowaluty, mamy NFT-ki, mamy blockchainy. To jest nowy świat. I ten nowy świat już nadąża? Musi, za tym? Musi, bo najpierw idzie przestępca, a zanim staramy się biec, a czasami staramy się nawet wyprzedzić, tak. Więc kryminalistyka jest praktycznie wszędzie, ale to z drugiej strony można by powiedzieć, że jest w sumie nigdzie. Ale zawsze jest przynajmniej na salach sądowych. O. Czyli kryminalistyka jest trochę jednak szersza niż kryminologia. Tak. Tak, wydaje mi się, że tak, no bo to jednak techniki, prawda? Mhm. Bo tą technikę można użyć, no szpadel można użyć w różnych tych, do różnych celów, tak jest. Jak najbardziej. Czyli mamy tak, kryminalistykę, kryminologię przenikają się, kryminalistyka jest raczej szersza, kryminalistyka to techniki, a kryminologia to badanie czemu, do czegoś doszło tak naprawdę, do czegoś doszło i badamy raczej motywy, które przyświecały sprawcy, tak? Tak jest, motywy, okoliczności, zajmujemy się po prostu tym przestępstwem jako, powiedzmy, takim społecznym fenomenem. No to chyba wiemy wszystko tak naprawdę o kryminalistyce i kryminologii. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, sama przyjemność.